niedzielę 14 lipca, zanim z Wadowic wyruszyła 28. piesza pielgrzymka na Jasną Górę, o godzinie 7.30 odbyła się msza święta, której przewodniczył ksiądz biskup profesor Grzegorz Ryś. Rozpoczynamy 28. pieszą pielgrzymkę z Wadowic na Jasną Górę. Rozpoczynamy z radością w sercu i ze słońcem, które zaświeciło nam na niebie, co dla nas jest czymś niezwykłym i takim znakiem opatrzności także. Rozpoczynamy wędrówkę w grupie około 300 osób. Wierzymy, że dzisiaj jeszcze w pierwszym dniu wielu wadowiczan dołączy do nas. A więc dopiero wieczorem będziemy mogli powiedzieć, ilu rzeczywiście pielgrzymów jest. Dzisiaj dość długi odcinek i każdy następny tym bardziej będzie naznaczony tą radością i dumą z tego, że Ojciec Święty Franciszek potwierdził cud za wstawiennictwem błogosławionego Jana Pawła II. Pielgrzymka wadowicka co roku modliła się o ten dzień kanonizacji. Ten rok jest zwieńczeniem tej modlitwy. Więc tym bardziej dziękujemy Panu Bogu dzisiaj i w czasie tej pielgrzymki. Wszystkich, którzy zostają, zapraszamy do modlitwy i prosimy o tę modlitwę za nas. My też będziemy o Was pamiętać. A ci, którzy będą chcieli do nas dołączyć, zapraszamy w piątek, 19 lipca na Jasną Górę i na powitanie tutaj w Wadowicach, tak jak każdego roku. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Który raz już idziesz na pielgrzymkę? Piąty. Piąty raz idę, dokładnie czwarty raz z Wadowicką, a pierwszy raz szłam z Halembą, z Rudy Śląskiej. Masz jakąś prywatną intencję z tym związaną? Tak, chciałabym bardzo podziękować za właśnie zdaną maturę i za egzamin na prawo jazdy. Za którym razem zdałaś? A czy to ważne? Ważne, że się zdało. Jak masz na imię? Klaudia. Sama idziesz na pielgrzymkę czy z rodzicami? No nie, z rodzicami i z moją babcią jedną. A który raz już? Pierwszy? Ósmy. Masz jakąś intencję z tym związaną? No, chyba mam. A jaką? No, żeby była ładna pogoda na pielgrzymce. Będzie na pewno. Serdecznie pozdrawiam wszystkich wadowiczan. Pozdrowienia są przy okazji wyruszenia pielgrzymki pieszej wadowiczan na Jasną Górę. Bardzo gratuluję tej wierności w wchodzeniu na pielgrzymkę na Jasną Górę. Wiadomo, że to było też miejsce ważne dla Ojca Świętego. Jasna Góra,
pielgrzymował na rocznicę 600-lecia obrazu jasnogórskiego, sanktuarium jasnogórskiego. Wtedy powiedział piękne teksty, rewelacyjny apel jasnogórski dla młodych ludzi. Był apel z ludźmi pracy, więc na pewno miejsce mu, dla niego ważne. No, dobrze, że chodzicie w jego ślady. Ta myśl o tym, żeby iść w jego ślady, to jest myśl, która nas prowadzi ku kanonizacji. Kościół nam pokazuje tego człowieka jako wzór świętości, wzór dla każdego. No oczywiście to jest troszkę tak, jak się myśli o papieżu Janie Pawle, to się przypomina takie stare powiedzenie XII-wieczne, że jesteśmy jak karły, które siedzą na ramionach olbrzymów. No on był olbrzymem, my jesteśmy karłami, ale ponieważ siedzimy na jego ramionach, to widzimy dalej niż on, bo nasze oczy są już wyżej dzięki niemu. To jest ważne, żeby korzystając z tego, kim on był, z całej tej jego olbrzymiej spuścizny, no widzieć dalej, widzieć nowe problemy. Nasze czasy są już trochę inne niż czasy Jana Pawła II, inne wyzwania, inne trudności. Pewnie co innego znaczy żyć w Wadowicach w wieku XXI, a co innego znaczyło żyć przed wojną, drugą światową. Są inne czasy, ale korzystając z tego, co on rozumiał z Pana Boga, z człowieka, ze świata, my możemy widzieć dalej. No to tego życzę wadowiczanom przede wszystkim. Sobie też tego życzę w perspektywie kanonizacji i długo, długo po niej, bo nie chodzi o to, żeby tylko obejść uroczyście kanonizację, ale żeby ona się przełożyła na jakieś postawy stałe, ciągłe, na taki wzrost nieustanny. Szczęść Boże.